Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem przedstawicielem Centrum Kultury Podgórza Instytucji Kulturalnej Miasta Krakowa. Nasza jednostka od 1997 roku organizowała krakowskie spotkania z muzyką cyrkiewną. I w tym roku wracamy do podkościelny dach cerkwi z taką wielką nadzieją, że zagościmy tutaj już na dłuższy czas. Dzięki przychylności księdza proboszcza i dzięki gorącej atmosferze, która tu będzie panowała. Oddam głos teraz księdzu proboszczowi z wielkim podziękowaniem za tę gościnę i za to, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać. Ekscelencjo, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło powitać państwa w naszych progach krakowskiej cerkwi. Jak zawsze jesteśmy otwarci, niezwykle otwarci, możemy tak powiedzieć, na wszystkich tych, którzy chcą z nami się podzielić, a z którymi raczej my możemy też się podzielić bogactwem naszej duchowości. Dlatego witamy dzisiaj bardzo serdecznie i z nieukrywanym też takim wzruszeniem, bo my też się cieszymy, że to, co kiedyś było początkiem razem właśnie takiej współpracy, krakowskie spotkanie z muzyką cerkiewną, powracają razem, możemy je wspólnie organizować. Tym niemniej jest mi niezwykle miło, że dostaliśmy niezwykły prezent. Mieliśmy w programie tegorocznych spotkań przywitać i zaprosiliśmy chór z Kijowskiej Akademii Duchownej Seminarium przy Ławrze Kijowsko-Pieczeńskiej. Niezwykle dlatego, że może chwilkę powiem o tym chórze, wtedy to się wszystko stanie jasne. Dyrygentem jest archimandryta Roman Podłubniak. Chór występował w tym roku w Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w kategorii chóry akademickie. Chór powstał w 1989 roku wraz ze wznowieniem funkcjonowania kijowskich szkół duchownych. Po niezwykle długim czasie, kiedy te wszystkie szkoły teologiczne i wiele cerkwi było zamkniętych w czasach komunistycznych. Na bogaty repertuar chóru składają się dwa i dawne rozpiewy, czyli melodie, znamienny i stołpowy, a także kompozycje rodzimych kompozytorów, takie jak Bortniański, Weder, Czesnakow, Stecenki, Archangielski czy arcybiskup Jonatan. Chór regularnie bierze udział w socjalnych i charytatywnych projektach. Występuje w szpitalach, domach opieki, internatach dla dzieci niepełnosprawnych. Śpiewa podczas nabożeństw i państwowych uroczystości. Głównym zadaniem chóru jest jednak śpiew podczas nabożeństw pod przewodnictwem zwierzchnika ukraińskiej cerkwi prawosławnej, jego eminencji, metropolity Onufrego. Chór Kijowskiej Akademii Duchownej Seminarium z powodzeniem występował na festiwalach w Szwajcarii, Gruzji, Estonii, Włoszech, Rosji i w Polsce. W 2010 roku chór nagrał płytę z utworami pochodzącymi ze świętej liturgii. Dyrygentem chóru jest archimandryta Roman Podłubniak, wykładowca Kijowskiej Akademii Duchowej oraz członek Komisji Liturgicznej przy Świętym Synodzie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Będziemy dzisiaj słuchać chóru, który w tym małym zarysie swojego istnienia jeszcze nie ujął jednego ważnego trofeum, które zdobył. Mianowicie przyjeżdża do nas jako świeżo upieczony zdobywca Grand Prix Hajnowskich Dni z muzyką cerkiewną, Międzynarodowego Festiwalu. Więc zaprosiliśmy chór, a przyjeżdża do nas niezwykle nagrodzony i zasłużony chór z repertuarem, który w tym roku zdobył Grand Prix. Witam bardzo serdecznie chór Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium przy Kijowskiej Ławrze i zapraszam serdecznie państwa do wysłuchania ich koncertu.
несколько образцов распевов Киево-Печерской лавры. Наш монастырь посвящен Успению Божией Матери, как и в этом. За chwilę przedstawimy Państwu melodię, napiewy z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, która jest pod wezwaniem zaśnięcia Bogu Rodzicy, podobnie jak cerkiew, w której właśnie się znajdujemy. Ten rozpiew przeszedł bardzo сложny historyczny путь. Ta melodyka, czyli melodie Kijowo-Pieczerskiej Ławry, przechodziły bardzo długi proces rozwoju. Zarodziło się jak drewnie znamie, jednogłosne pienie. Początkowo było to jednogłosowe, czyli podobnie jak w takiej harmonizacji chorałów gregoriańskich, były to początkowe takie melodyka. A w XVIII wieku, jeśli można tak obrazem powiedzieć, odziało na siebie nową odzieżę barocznego pienia. W XVIII wieku to znamienne melodyka, ona oblekła na siebie znamie takiego barokowego śpiewu, melodyki i to zapoczątkowało taki nowy rozwój. I w takim widzie doszło do naszych dni, na taki sposób. I w takim wykonaniu, w takim zachowało się po dzień dzisiejszy i w Kijowo-Pieczerskiej Ławrze właśnie możemy słuchać tego typu melodii. Oh.
Chcemy Państwu zaprezentować
niejako powrót do tej starej melodyki, tylko już znowu takie wykonane w wykonaniu XX-wiecznym. Harmonizacje, jest to takie bardzo znamienne dla tej wschodniej szkoły śpiewu cerkiewnego, gdzie następuje właśnie taka nowa tendencja powrotu do starych korzeni, ale nowe harmonizacje. I przykładem będzie tutaj akurat Zmartwychwstanie Twoje Chryste Spase. Spasie będziemy oglądać i tutaj w harmonizacji Czesnakowa, czy za chwilę wykona chór.
zdążymy jeszcze list, chciałbym jeszcze Państwa bardzo serdecznie poprosić o to, żebyśmy przywitali ordynariusza naszej diecezji, biskupa łódzkiego, poznańskiego, Atanazego, który obiecał, że jak będą te wieczory, nasze spotkania z muzyką cerkiewną w naszej cerkwi, to będzie zawsze na ich inauguracji. Dlatego cieszymy się. Drodzy bracia i siostry, my jesteśmy w okresie i Kościół Rzymskokatolicki, i Kościół Prawosławny, Paski Chrystusowej, Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego też witamy się słowami Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Chrystus woskresie. Chrystus woskresie. Muzyka cerkiewna bardzo często nazywana jest muzyką, a ona nie jest muzyką. Jest śpiewem cerkiewnym. Jest to bardzo ważne, dlatego że muzyka sama w sobie, ona jest twórczością dla człowieka, aby człowiek zadowolił się swoimi emocjami. A śpiew cerkiewny jest modlitwą. I tylko i wyłącznie, jeżeli śpiew cerkiewny łączymy z modlitwą, wtedy jest to prawdziwy śpiew i prawdziwa twórczość. Myślę, że bracia z braki naszej cerkwi ukraińskiej po części rozumieją język polski. Dlatego też dzisiejszy dzień naprawdę jest dniem szczególnym. I bardzo to jest piękne, że po wielu latach śpiew cerkiewny i te dni, ten wieczór śpiewu cerkiewnego powrócił do świątyni, a nie jest w jakiejś sali, bądź w jakimś kinie. Dlatego, że prawdziwie tylko i wyłącznie śpiew cerkiewny może brzmieć w świątyni prawosławnej. Dlatego, że jest on modlitwą. I powinien każdego człowieka, który go słucha, przede wszystkim łączyć z Bogiem. I pomimo, że na pewno wielu z Państwa przyszło tutaj do świątyni tylko ze względu na ciekawość posłuchania, w jaki sposób prawosławni się modlą, śpiewają, bo słyszeliście na pewno, że śpiewają pięknie. Jednakże ten śpiew płynie z serca i powinien łączyć każdego z nas z Bogiem, bo śpiew i modlitwa jest jednością. Bardzo dziękuję dla ojca Jarosława za inicjatywę i wieloletnie starania, aby ten wieczór śpiewu cerkiewnego był znowu tutaj, w tej chociaż niewielkiej, ale jakże przyjemnej i ładnej świątyni prawosławnej w Krakowie. Ponad 20 lat temu było jakby początki tych dni. Później poprzez różne tego rodzaju problemy cerkiew nie gościła. Jednakże wierzę głęboko, że już na stałe te spotkania zagoszczą świątyni krakowskiej. Bardzo dziękuję dla ojca archimandryty Romana, który wspólnie z braćmi tak pięknie przedstawił duchowość prawosławną. Przekrój przede wszystkim kijowskiego śpiewu, ale także i innych kompozytorów. Wierzę głęboko, że Państwo otrzymali duchowe zadowolenie i te krótkie chwile, które jeszcze mogą się przedłużyć, jeżeli Państwo zostaną do godziny 17, 18. Dlatego, że później będzie występował chór z Serbii, który przedstawi całkowicie inne melodie. Dlatego, że te melodie, które usłyszeliśmy, są tradycją typowo słowiańską, kijowską, ruską, tak można powiedzieć. Jednakże chór następny przedstawi troszeczkę inne melodie, chociaż to będą też melodie prawosławne.
Wszystkim życzę, aby te chwile były napełnione duchową radością. I nie tylko z tego, że słuchaliśmy, aby ten promyk radości paschalnej i Bożej radości zagościł w serca każdego z Was, drodzy bracia i siostry. Dziękujemy braciom i prosimy jeszcze, żeby... Akademii i Seminarium Kijowskiej przy Ławrze Kijowo-Pieczęskiej Archimandryta Roman. Prosimy jeszcze. Wasza Ekscelencja, biskupie Atanazy, księże Jarosławie, bracia i siostry, pozwólcie w swoją очередь serdecznie pogratulować Was za gościnność, które my испытываем już niedzielę, tutaj, znajdując się na Waszej polskiej ziemi. Pozwólcie wyrazić swoją wdzięczność z powodu niezwykłej gościnności, której doświadczamy, będąc tu już na polskiej ziemi około tydzień. Мы здесь находимся и постоянно для себя отмечаем, что у нас очень-очень много объединяет. Będąc tutaj, ciągle uświadamiamy sobie, jak wiele i wiele nas łączy. Мы понимаем друг друга без переводчиков, это точно. Rozumiemy siebie nawzajem bez tłumacza. Потому что мы очень близкие народы. Dlatego, że jesteśmy bliskimi sobie narodami. У нас очень интересное, очень, может быть, неоднозначное, но точно великое прошлое. Мамы за собой вспульное, часами трудное, часами неоднозначное, но очень богатое прошлое. И я уверен, что у нас будет такое же прекрасное большое будущее. И мам, и вежу, глубоко я в том убежден, что перед нами еще очень радостное и доброе прошлое. Позвольте, Владыка, поблагодарить вас за гостеприимство и от имени ректора Киевской духовной академии и семинарии Владыки Сильвестра Небископа. Pozwólcie, Ekscelencjo, że w tej chwili na Wasze ręce złożymy słowa wdzięczności za tą gościnność od biskupa Sylwestra, rektora Akademii i Seminarium Kijowskiego. Po jego błogosławieniu my jesteśmy z Wami. Z jego błogosławieństwa jesteśmy tutaj z Wami. I on chciał, żeby my передали обязательно dla Waszych прихожан издание Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium, które w ostatnie годы bardzo dużo publikuje bogosłowskiej literatury, bogosłowskiej trudów. Biskup Sylwester prosił, aby przekazać dla Waszych wspólnot tutaj wydawnictwa, które bardzo dużo było już ostatnio na tym wydane przez Kijowską Akademię i Seminarium. No a Wam, wszystkim od nas, nasze szczere ukraińskie, mnoga i błaga lita. A dla Was wszystkich szczere i płynące z serca nie 100 lat, a wiele, wiele lat. Новая лето, новая лето.
Państwo, na dole też są sprzedawane płyty z nagraniami chóru Seminarium Akademii Duchownej w Kijowie przy Ławrze Kijowskiej. A jeszcze raz Państwu dziękuję. No i dziękuję za współpracę miastu Krakowa przede wszystkim, za to, że wspólnie możemy takie dla Państwa chwile organizować. Zapraszamy do godziny 18. Witamy za chwilę chór bracia Barus z Belgradu Serbii pod dyrekcją Stefana Zegicza. Chór bracia Barus został założony w 1879 roku. Jest jednym z najstarszych i najważniejszych chórów na Bałkanach, cieszącym się dużą popularnością. Chór pielęgnuje i propaguje spuściznę kulturową dwóch religii, prawosławnej Serbii i wyznawców judaizmu. Zespołem kierowały wybitne osobowości serbskiego świata muzyki. W ciągu wielu lat swojej owocnej pracy chór brał udział i zdobywał wiele nagród na najbardziej prestiżowych konkursach i festiwalach zarówno w Serbii, jak i za granicą. Do najważniejszych osiągnięć chóru w ciągu ostatnich lat działalności należą trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie chóralnym Georgi Dimitrov w Bułgarii, drugie miejsce na 21. Międzynarodowym Festiwalu Choralnym w Namiestowie na Słowacji. Nagroda na Festiwale Europa Cantat w Holandii. W 2011 roku zajął drugie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. W 2007 roku chór wydał płytę z duchową muzyką żydowską i folkową. Został dwukrotnie nagrodzony najwyższym odznaczeniem Republiki Serbii w dziedzinie kultury. Przed Państwem chór bracia Baruch pod dyrekcją Stefana Zegicza. Słowo Jezus.
Thank you.
hospitality, welcome and hospitality. We really, all of us repetitors here at NACI in front of you, and we had a really, really wonderful time here in Poland, in Janowka and now in Krakow. So for the very end of the concert, I just want to explain the last composition and to explain one of our famous composer of choral music is Stefan Stanislaw Kleinertz. The two pieces in the beginning you could hear, it is from the liturgy, Izhe Kerovimi, it is composed by him, as well as the piece Nesliat from the opera. Yes. For the last piece for tonight, we are going to perform Second Garland, Drugiego Poet, because he is a composer who wrote a lot of music, a lot of choral music, spiritual as well as secular. So enjoy. Thank you.
bardzo dziękuję Państwu. Był to oczywiście bracia Lawr, Sergiusz Belgrado, dyrygent Stefan Zekić. Bardzo dziękujemy za nasze spotkanie. Niech ten dzień, mam nadzieję, jak Państwu również zapadnie w pamięci. Zostanie to dobrą pamięcią, która pozwoli, żebyśmy w przyszłym roku dalej mogli kontynuować i coraz bardziej, żeby się rozpowszechniała ta muzyka cerkiewna również w naszym grodzie, jak Krakowie. Witam serdecznie. W tej chwili dotarł do nas wieczorem pan Stanisław Dziewic, wieloletni nasz przyjaciel. Dzisiaj był już dyrektor Wydziału Kultury, ale z tą kulturą pan Stanisław ciągle ma do czynienia i zawsze był naszym przyjacielem. I drodzy Państwo, to takie miłe wspomnienie, ale to już ze 20 lat temu ten ikonostas już może wymaga odświeżenia, ale odzyskał swój blask i piękno dzięki staraniu i pomocy pana Stanisława, kiedy jeszcze pracował w Urzędzie Wojewódzkim. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Wiele mój poprzednik opowiadał i ta przyjaźń właściwie została przekazana mi od poprzednich już pokoleń tutaj w proboszczy krakowskim. I bardzo sobie ocenię, jak zawsze, panie dyrektorze. I bardzo mi jest miło, że dzisiaj się widzimy w tym miejscu. Państwo.